witam na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj po dłuższej przerwie po prostu chcę pokazać, jak wyglądają zmiany troszkę, bo trochę się pozmieniało. Tutaj mamy nimfy, całe stado, jeden samczyk padł, ale już jest załatwiony nowy dla samiczki Lucino. Tutaj mamy nimfy. To są te mnichy, co kupiłem w tamtym roku. I tu mamy samczyka kolory słonecznej, bo samiczka mu padła. Tu są patagonki. I teraz tak. Amazonki zmienne, jak i amazonki niebieskoczelne mam zarezerwowane. Niebieskoczelne mają być za niedługo odebrane, a tutaj zmienne dopiero Sylwestra jakoś, więc jeszcze trochę będą u mnie. Chcę po prostu zmienić troszkę prowadzenie hodowli, ponieważ no, te duże papugi są ładne i są naprawdę ciekawskie papugi i są no, fajnie na nie popatrzeć, no bo to jest duża papuga, ma inne całkiem zachowanie niż taka mała. No ale no nie będę ukrywał, że no nie mam do nich jakichś warunków, jak z czasem, jak się zrobi jakąś większą, dużo większą wolierę, to na pewno amazonki się pojawią, bo są to przepiękne ptaki. No a na chwilę obecną muszę zrezygnować i tak samo zrezygnowałem z Żako. Żako też jest sprzedane. Mamy tutaj te mnichy przeniesione z góry tutaj. Tutaj mamy 4 boksy wolne. Tutaj mamy nasz sedat mnichy. Są tu same samice. Ta tam na patyku jest ręcznie karmiona, ale no to już trochę się zdzikało, więc no daję jako dziką. No ale więc to jest w moich lęgach, to na patyku. Tam jest dorosła samiczka. Samiczka mi się udało sprzedać. Tam są młode samice. Zostały mi tylko dwie, bo jedną też się właśnie udało sprzedać. Więc tak to wygląda. Tu mamy wielkie i zostają tylko właśnie wielkie i patagonki, a wszystkie te amazonki sprzedaję i w zamian tego będzie po prostu hodowla większej ilości par papug na po prostu takim określonym, w określonych gatunkach, żeby tego nie było wszystkiego po trochę, tylko no, żeby to też miało ręce i nogi, więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Na górze tutaj mamy rudosterki, tu są barabandy i te rudosterki chcesz sprzedać. Tu mamy białolice wszystkie razem, tu są obrożne i tu są bladogłowe, jak nie widać. No. Co chcę pokazać jeszcze? Nowe nabytki pokażę, jak będę je miał. A teraz chcę pokazać parkę, którą sobie zakupiłem. Nie wiem, czy mówiłem, ale ta para moich kóz żółty to była. Ona zdechła, samica zdechła. Samca postanowiłem sprzedać, no bo kozy są takie, to ciężko je połączyć, jak są już dorosłe. Najlepiej się je łączy, jak są młode. I właśnie kupiłem sobie dorosłą parę szczeków. Tutaj nimfy mają jajka dwa. Miały 4, ale 2 tylko są zamrożone. To białe nimfy mają 2 jajeczka i 2 są zamrożone. Rozwijają się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja pokazuję właśnie te kozy. Tak wyglądają. Zaraz wypuszczam. Jedna uciekła, ale zrobię się, złapiłem i wpuszczę. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że w ogóle nie słychać, bo jest głośno. Ale tak wyglądają kozy. Mi się podobają. Mam para lęgowa, więc zobaczymy, co z tego będzie. Konura się z nimi interesuje. Najchętniej bym zrobiła krzywdę, więc muszą uważać, żeby nic nie zrobiła.
No fajne te kozy, naprawdę. No, chcę pokazać jeszcze klatki, które robię zaraz, ale to muszę zrobić cięcie i pokazuję. Jest trochę ciemno już, mam nadzieję, że troszeczkę będzie widać. Na razie mam tylko szkielet, cztery takie klatki, 2 metry tutaj miałem wysokości. O, tutaj będą budki. Tu będzie to przedzielone i tutaj będą drzwiczki i tak to mam w planach zrobić. Zostało mi tutaj wszystko sklejkę na spód. Boksy mają 3 metry, nie, 2 metry długości, po 50 cm wysokości i 50 cm szerokości. Więc na jakieś papugi będzie ich trochę, więc muszę każdą parę naprawdę pooddzielać osobno. Mam nadzieję, że pojawi się nowa woliera, ale to wszystko z czasem. Tu mam w planach właśnie zrobić budki lęgowe, żeby były, i tam zrobię drzwiczki i tak to wygląda. Więc w tym filmie to już na tyle. Jeżeli się podobało, to proszę łapkę w górę. Troszeczkę było przerwy od nagrywania. A teraz jak jest zima, no jeszcze nie ma zimy, ale jak po prostu już nie ma papugi, nie mają lęgów, to nie ma o czym nagrywać. No i tak to wygląda. Dobra, więc ja dziękuję za oglądanie, łapka w górę, subskrypcja na bieżąco i do zobaczenia w następnym odcinku.